Witamy. Jak już wiecie, nazywam się Kamila Niedźwiecka i Nikodem Szpunar, Polish Design. Zajmujemy się projektowaniem produktów codziennego użytku. Znaczy przedmiotów codziennego użytku. Zaczniemy od przedmiotów z ostatniej imprezy, w jakiej wzięliśmy udział, czyli przetwory. Przetwory 2009. Polegają one na tym, że zbieramy się w grupę, dostajemy kupę śmieci i z nich robimy przedmioty użytkowe, nowe. Tutaj widzicie nasze stoisko, jak wyglądało. Tutaj wyczyszczone. Stworzyliśmy fotel, krzesło, jak widać, stolik ze ścisków stolarskich i resztki sklejki. Tutaj w oddali widać też Jezusową lampę, ale już nie widać. No ale tutaj mamy ten fotel, który przerabialiśmy. I tutaj widać też, jak to wyglądało poprzednio i co dało się z nim zrobić. Tutaj fotel znaleziony na śmieciach po prostu. Dwa dni. Jest lampa z włącznika, który ma właściwie około 20 paru lat. Tak, bo akurat to był włącznik, który był zremontowany do domu. Także jakby ten remont nam odrzucił pomysł w pewnym sensie. No i tutaj mamy właśnie tą Jezusową lampę, która została wykonana właśnie na przetworze. Z resztek po produkcji jakichś elementów z plastiku. Nie wiemy do końca, co to było, bo dostaliśmy to jako po prostu odrzut. No i zabawek. Tutaj mamy torbę wykonaną z pizzu oraz wężek lodowy. I chyba możemy przyznać, że ta torba cieszyła się największym uznaniem podczas przetworu. A, przetwory to taka impreza, jeśli nie wiecie, gdzie możemy stworzyć właśnie te przedmioty i je sprzedać przez dwa dni trwania imprezy. Tutaj jest kilka innych przetworów spoza tej imprezy, które wykonywaliśmy, na przykład lampka z butelki po jogurcie, czy z kubka po jogurcie, czy z syfonu spod zlewu. A tutaj jest przykład już projektowania takiego naszego, czystego już bez przetworów. I to jest krzesełko, znaczy tablecik, który nazywa się Karny Jerzyk. No i chyba widać też, jak to nawiązuje. No i wykonany jest całkowicie z drewna plus malowany. Tak to wygląda jeszcze w wersji takiej roboczej przed malowaniem. Nam 20 sekund to za dużo. Tutaj jest kolejny taboret, mój projekt, tamten poprzedni był Kamili. Ten jest wykonany w całości z aluminium, giętej blachy oraz rurek aluminiowych. Jednym się podoba, drugim nie. To kwestia gustu. Po prostu przez te przedmioty chcemy pokazać naszą wizję codziennych przedmiotów codziennego użytku. Jest to bardzo subiektywne. Znaczy, my staramy się cały czas poszukiwać, eksperymentować materiałami i właśnie między innymi przetwory dały nam szansę. To jest świeczka Wańka Stańka, która się nie przewraca. Przez co nie spali wam mieszkania. Zwykłe świeczki lubią się czasem przewrócić. Mamy taką nadzieję przynajmniej. A to jest nasza kolejna praca. To są tak zwane szefy. I to jest alternatywa dla takich medalików, które nosiły nasze babcia na szyi. I tam najczęściej właśnie wkładamy jakieś zdjęcia kochanej osoby albo jakiejś ważnej osoby. No i to jest mniej więcej coś takiego. To jest nowe spojrzenie na torebkę.
którą kobiety noszą, trzymają, a ta torebka trzyma kobietę za rękę. I to torebki na sidło. Tak, inspirowaliśmy się sidłami na niedźwiedzie. To jest próba uproszczenia pistoletu do węża ogrodowego. Po prostu użycie jak najmniejszej ilości materiału, ażeby to było funkcjonalne na tym. Jest to po prostu kawałek plastiku wygięty w ten sposób, żeby była to rączka. Tutaj jak widać są ssaczki na... Sakwę na krzesło, w których można trzymać notesy, gazety, umieszczać reklamy. Są kolejne właśnie zabawy z materiałem. Jest to taki worek, który znaleźliśmy przypadkiem w Castoramie. Bliżej mikrofon! Bliżej do mikrofonu! Nie słuchaj! To fajnie! To jest izolator na szklankę z herbatą, żeby się nie poparzyć. Zrobiony z filcu i gumki szewskiej. Taka zabawa. Dziękujemy za uwagę. To adres naszej strony. Dziękujemy, Polish Design.